Dobra, syn mój zasypia po jedzeniu sobie tutaj, a że lubi jak się przy nim rozmawia, to pogadam sobie przy okazji do was. Nie wiem jak u was, ale u nas była taka ostatnio plaga biedronek azjatyckich w niedzielę, że no Armagedon, latały wszędzie, na elewacji to były ich wręcz normalnie dziesiątki, jak nie setki, gdyby to wszystko policzyć. I przychodzę do was z tym tematem, bo może nie każdy wie i nie każdy jest świadom, a warto tutaj poruszyć, bo te biedronki w ogóle przywieźliśmy sobie sami, żeby się pozbyć jakichś innych owadów, stąk z ziemniaków, ale ich hodowle i po prostu rozmnażanie wymknęło się spod kontroli i teraz mamy ich plagę. Co robisz, Lalito? Tam śpi Mikołaj. Ty tutaj, wiesz, że masz uważać, duzi psie. Dobrze. Okej, okay. Mamy tutaj przytulone mali. Mało tego, te biedronki podobno zażerają nasze polskie biedronki. Te dobre, które się tam mają pozytywne znaczenie dla ekosystemu, a te azjatyckie dziadostwa to aktualnie zaczęły wszystkiemu zagrażać. No, ale to nie jest w tym wszystkim najgorsze. Inaczej uważają nasze polskie biedronki. Natomiast jest jeszcze kilka aspektów. Otóż, jeżeli one wlecą nam do domu, to uwielbiają się zagnieżdżać na przykład we framugach drzwi, w jakichś szczelinach. U mnie właściwie bardzo chciały wleźć pod lampę, bo jak tylko otworzyłam na chwilę okno, a nie widziałam, co się dzieje na polu, że tego tyle jest, to wleciało mi chyba z 13-14 tych biedronek do domu i wyobraźcie sobie, że ja pół niedzieli chodziłam i zbijałam biedronki, no nie? Jeszcze dzisiaj znalazłam jedną, więc latałam po stołach i krzesłach, zobaczcie sami, i zabijałam biedronki. Dobra, muszę tu jakoś wejść na to. Trzymajcie kciuki, żebym się nie zabiła. O, jest blisko lampa. Muszę stanąć na stół. Będę jak wielki kurczak, mam nadzieję, że nie rozwalę szkła, które tutaj mam. O, i tutaj są i ona próbuje tam wleźć do środka tego. Także czekajcie chwilę, bo muszę to prawą ręką zrobić, żeby ją ciapnąć tutaj. Mam, złapałam? Jest, złapałam ostatnią. Tragedia, dodatkowo one się też wczepiają w psie podniebienie. Tam pod spodem, Alitko, zaprezentujesz. Nie będę jej otwierała pyska. U góry na podniebieniu uwielbiają się wczepić psu i tam się wręcz rozmnażać, namnażać, mają tam ciepło, wilgotno i jest jedzenie, więc sprawdzajcie swoje psiaki, szczególnie jeżeli macie psy, które uwielbiają sobie dziabnąć jakiegoś owada. A ta tutaj pani na dole to kocha po prostu dziabnąć sobie owada. Miki sobie tam po swojemu gada, więc na to zwróćcie uwagę. Dodatkowo one gryzą i mogą być niebezpieczne dla alergików. Z tego co wyczytałam, bo chciałam znaleźć jakiś naturalny sposób, żeby wytępić je z domu. Nie ma naturalnego sposobu, są tylko środki owadobójcze, a przy psach i dziecku nie wchodzi to w grę, więc chodziłam i ręcznie je tępiłam. Ktoś mówi, że najlepiej je, wiecie, wciągnąć do odkurzacza, a potem ten worek od razu wyrzucić. Ja stwierdziłam, że doraźnie wolę je ścisnąć i po prostu no, robiłam pogrom biedronek w chałupie. Więc uważajcie na to, zwróćcie na to uwagę i specjalnie o tym mówię, żebyście też wiedzieli, bo nie każdy może wiedzieć. Wiedzieli, bo nie każdy może wiedzieć. Ja o tym wspominałam w tamtym roku, bo też była plaga. Mam wrażenie, że w tym roku jest ich więcej. Dobrze, muszę na chwilę przerwać. Syn mnie wzywa. Dzisiaj u nas jest taka mgła, może to się rozchmurzy, wiecie. Ja nigdy nie wiem, moja babcia mówiła, że jak mgła idzie w górę albo w dół, to zwiastuje jakąś tam pogodę. Ja nie mogłam tego zapamiętać, jak łączenie się do odpowiedniej sieci Wi-Fi, żeby wydrukować zdjęcia. Po prostu niektóre rzeczy nie wchodzą w mój mózg i nie jestem w stanie ich ogarnąć, no nie? On jest oporny na niektórą wiedzę. Tak też miałam na przykład w technikum, gdy mój mózg stwierdził, że nie, ta wiedza mu nie wejdzie, to po prostu zbierałam pały do końca z danego sprawdzianu i nie mogłam go na przykład poprawić. Miałam tak parę razy. No, ale nie do tego mówię. Przyszedł nam bujaczek. Mikołaj dostał od babci i dziadka. Super sprawa. W ogóle wybraliśmy taki, żeby pasował też, wygląda ładnie, bo te bujaczki takie niektóre to... Natomiast ten jest przepiękny. Mikołaj go bardzo, bardzo lubi, bo fajnie sobie w nim leży. W końcu może oglądać świat. Mikołaj lubił kosz Mojżesza, no to on ma ścianki, przez które nic nie widzi, widzi tylko sufit. No i wyobraźcie sobie patrzeć tylko i wyłącznie w sufit. A widzę, że on zaczął dalej widzieć, bo się interesuje różnymi rzeczami. Mikołaj się bardzo uspokaja przy szumie, więc sprzedaję wam patent, jeżeli na przykład u was dziecko, wiecie, jest takie niespokojne i tak dalej, to włączcie sobie biały szum. O, Mikołaj lubi, jak się go tak po pleckach. Sobie śpię. No. Widzicie, to jak gadam takim przy... Wiem, że mało ekspresyjnie, natomiast mój syn lubi taką niski głos, spokojny ton mówienia, więc ja chyba normalnie, jak go będę usypiać, to zacznę nagrywać jakieś takie pogadanki do was.
W ogóle na kanale głównym, na Enjoymencie, pojawił się test niani elektronicznej, bo zaraz ją będę odpalała, więc pewnie pojawią się pytania odnośnie niej. Ja wam tutaj dodaję link w opisie do tego filmu. Druga sprawa, to chciałabym coś wyjaśnić przy okazji, jak już sobie tutaj siedzę i fajnie mi się rozmawia. Jeżeli ktoś dobrnął do tego momentu, to przynajmniej będzie jeszcze bardziej świadomy. Chociaż wydaje mi się, że ktoś, kto pisze jakieś fatalne komentarze, to i tak przebija te filmy i tak dalej. Natomiast chodzi mi o kwestię recenzjonowania na różnych rzeczy na kanale, bo bardzo często w ostatnim czasie spotykamy się z komentarzami typu: o, kolejny odkurzacz, co wy robicie z tymi odkurzaczami, albo wiecie, że coś tam polecamy i tak dalej. No i chciałabym tutaj wyjaśnić jedną kwestię. Otóż jedna z odnóg na naszym kanale to właśnie testy i recenzje sprzętów domowych, jak niania elektroniczne. Pojawi się za niedługo suszarka do prania, bo mamy, bo kupiliśmy, ekspres do kawy, bo mamy, kupiliśmy. Pojawi się wózek, pojawiła się ta niania, pojawiają się jakieś mopy i tak dalej. To nie jest, że my polecamy każdą z tych rzeczy, wiecie, że weźcie i kupcie od razu, tylko my robimy wam recenzje. Tak samo jak robią recenzje kanały, które na przykład zajmują się testami telefonów komórkowych. To nie jest tak, że każdy wam telefon polecają, że macie go kupić, tylko pokazują wam, jak działa, jakie są funkcje, żebyście byli świadomi podczas tego zakupu. I my tak działamy właśnie, jeżeli chodzi o recenzje sprzętów domowych. Więc bardzo bym chciała, żebyście to zrozumieli. Dodatkowo większość tych sprzętów domowych, które są u nas recenzjonowane na kanale, to moi drodzy, żeby zaspokoić niektórych ciekawość, wracają do producenta. My ich nie mamy w domu. My dostajemy je na 2-3 miesiące do testów. One u nas jeżdżą, one są sprawdzane, nagrywane i my wam dajemy po prostu recenzje. Więc tak to wygląda, zaspokajając ciekawość niektórych osób. Mam nadzieję, że rozwiałam wszelakie wątpliwości, jeżeli chodzi o testy i recenzje produktów. Z drugiej strony, to jest zawsze takie dla mnie szalone. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś pokazuję na przykład na kanale, to część osób woła, żebym dała im link. Na przykład była lampki do garderoby. Od razu były i będziemy dogrywać do tematu garderoby te lampki, bo pojawiło się bardzo wiele komentarzy, więc ja na nie odpowiadam i wam to wszystko tutaj pokazuję. Więc ja na nie odpisuję i daję linki. Druga strona medalu jest taka, że ja na przykład coś kupuję, jak butelkę filtrującą do wody i mnóstwo osób pytało o nią, żebym dodała jakiś link, informacje, co, jak, gdzie ją kupić, za ile ją kupiłam i tak dalej. Cześć Lalito. Ali, ale nie obudzisz mnie Mikołaja, nie buziaj. Nie buziamy teraz Mikołaja. Ali, widzisz, się rusza. Idź, połóż się. Dziękuję. Przyszedł Krzyś. Od psem. To dobrze. Potrzebowaliśmy zamówić sobie schody takie metalowe do kotłowni, bo wyszło nam trochę tam wyżej niż było zamierzone i tam musieliśmy sobie dorobić takie schody. Znalazłem firmę Meddom taką, która robi takie schody, no nie? Mhm. I oni je spawają, malują i przysyłają wam do domu, no nie? Mhm. No i super. Zrobili je zajebiście, bardzo ładnie zrobione, pospawane i tak dalej. Wszystko, jestem mega zadowolony. Natomiast, w ogóle kolorystycznie też fajnie to wyglądało, tak, kolorystycznie, mi się też podobało. No. Natomiast jest jeden mały minus. Taki mały? Dosyć mały albo ogromny. Albo ogromny, jeśli to porównamy sobie zaraz z czymś innym. Bo tak, przyszły te schody i okazało się, że te pomalowane elementy przyszły podrapane, no nie? Poubijane i tak dalej, także farba z nich zeszła. Dodam tylko, że schody są na zewnątrz, więc będzie lała po nich woda, one nie są w żaden sposób zadaszone, a wiadomo, że metal po jakimś czasie cały czas z dotyku z wodą ulega czemu? Korozji. Po prostu będzie rdzewieć, no nie? Więc napisałem do tej firmy, że co z tym zrobimy, skoro te elementy przyszły podrapane, bo nie były odpowiednio po prostu zabezpieczone, owinięte jakimś papierem, bo wystarczyło owinąć papierem. Wystarczyło. I już by się nic nie stało, no dokładnie. Nie? Tylko o to chodziło. Aby nie było niejasności, pokazujemy wam, że jest jak są podrapane te rzeczy. Tak, pan mi odpisuje, że u nich w regulaminie, czy tam jak kupować, czy jak to się nam nazywa u nich, pisze coś takiego, że elementy mogą przyjść podrapane. I oni za to nie odpowiadają. Tak, i że macie sobie kupić spray i sobie domalować te pomalowane, te uszkodzone miejsca, no nie? Dodatkowo te schody, tam są 3 stopnie, kosztowały 700 zł? 700, no ale to już tam kwota nieważna. Bo no to... ważna, no ważna, bo jak płacisz za to 700 zł i ktoś ci mówi, kup se spray, sobie pomaluj. No tak, no to w tym wypadku ważne. No. Dobra.
ale jako całość schodów nie była jakoś bardzo droga. Tak nie, no cena jest spoko, tylko cena jest odpowiednia do produktu. Fakt, no. Tylko chodzi mi o to właśnie, o tą odpowiedź, wiecie, że macie se sami to pomalować. Tak. Nie pomogą wam w tym w żaden sposób, no nie? Nie, nie mają w ogóle zamiaru wziąć odpowiedzialności. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście na jakimś sklepie, kupujecie wazon. Wazon przychodzi online. Wam potłuczony. No. A na sklepie pisze, jak kontaktujecie się, że przyszedł potłuczony, że żebyście sobie kupili klej za 4 zł i przecież go posklejali, no nie? Dokładnie. W czym problem? Oni mogą wam dostarczyć zdjęcie, jak ten wazon wyglądał przed pobiciem, żebyście go dobrze posklejali, no nie? No. No. I super. I nie muszą go nawet zabezpieczać, mogą go tak w kartonie od razu podczas pakowania go wrzucić do tego kartonu, zwłaszcza, że w ogóle nie zabezpieczać. Elementy wystawały, te, które nam przyszły, to wystawały jakby poza paczkę. Tak. Dlatego są poobdzierane, no. No dokładnie. Nie były zabezpieczone w żaden sposób. No. Dlatego uważajcie i sprawdzajcie sobie najpierw regulamin, jak coś kupujecie, czy przypadkiem nie ma tam, że powinniście sobie sami coś posklejać, sami coś pomalować. Mów tutaj ciszej, bo Mikołaj się budzi strasznie głośno. Przepraszam, jestem zły trochę. Bo to są schody robione na wymiar. Tak. I sprawdźmy, czy on jest zamiarowany dobrze, no, bo ktoś to podawał sobie jeszcze, projekt. Jeszcze no. Sprawdzę, no nie? Ale tak wizualnie wyglądało dobrze, poza tymi wszystkimi przetarciami, które miały być pomalowane przed korozją, no nie? Tak, i absolutnie nie jest to wina firmy kurierskiej. Wystarczyło zabezpieczyć papierami i to wszystko. To nic więcej nie trzeba było. No dokładnie. No, ale opcja, że masz sobie to sam naprawić, to nie, jest dla mnie co? Czymś szalonym. Znaczy tutaj jeśli chodzi o zwrot załóżmy naszych schodów, no to nie wchodzi w grę, bo one były robione na wymiar, no nie? To tak. Ja nawet nie myślę o tym, żeby to zwracać. Nie, nie. Chodziło mi tylko o jakiś sposób rozwiązania tej sytuacji, żeby, nie wiem, odbiorom pomaluję jeszcze raz, przyślą z powrotem. Lepiej zabezpieczone. Albo coś takiego, no nie? Że jakoś to zostanie rozwiązane. Ale nie wiem, może tutaj jest ktoś i jak to wygląda w świetle prawa konsumenta? Bo to tak samo jakby ktoś sobie napisał w regulaminie, ej wiesz, możesz zwrócić produkty, ale my w regulaminie mamy tak, że my nie zwracamy ci pieniędzy. Albo masz produkty na stronie i oni piszą w regulaminie, że kolor może być całkowicie inny, bezlosowy, ale ty masz do wyboru na przykład, czy kupujesz czerwony, niebieski, biały. Tak. Na przykład zaznacza, że chcesz biały, kupujesz biały, a przychodzi ci czerwony. Tak. A w regulaminie pisze, że przecież jest losowy. Że oni, no jak to jest wiesz... Takie trochę, wiesz, że ja nie, wiem, że trzeba czytać regulaminy. Ja też wiem ale, o tym, ale to jest takie domyślne, wiesz, że nie kurde... Po prostu nie fair. Po prostu nie fair. I druga rzecz, no to teraz super, żaden sprzedawca teraz nie ma już zupełnie odpowiedzialności za to, co sprzedaje, no bo nie? Bo może wszystko wpisać. No. Wszystkiego to można podpiąć teraz. Wszystkiego. Wszystko można sprzedawać uszkodzone. Tak. Wystarczy wpisać w regulaminie, jak se to napraw. No dokładnie. No. I jaki to w ogóle... Zajebiste. Zajebiste. No ja teraz nic tylko sklepy otwierać. No. Po prostu i ten. Jak to wygląda w ogóle, wiecie, czy to jest legalne, że tak można zrobić? Bo to jak mówię, można sobie w regulaminie napisać cokolwiek, wszystko, że oni na przykład nie zwrócą wam pieniędzy, bo nawet jak odeślecie towar, bo tak mają w regulaminie i co, i to jest okej, to zakrawa o etykę i będziemy to rozpatrywać, czy to jest w porządku, czy nie w porządku. Zresztą dajcie znać, czy byście mieli takie sytuacje. No. Bo to takie hardkorowe jak dla mnie. No nie, Mikołaj? No ale przynajmniej z tego wszystkiego dobrego jest to, że Miki mi zasnął. No. Więc odpalam nianie i idę robić coś. Słuchajcie, nianie mam aktualnie na powerbanku, żeby nie ciągnąć sobie daleko kabla. No nie, ja sobie tutaj tylko wpinam do niej. O, ciach, ciach. Tutaj. Ona już się tutaj świeci. Sobie ją ustawię na Mikiego. Odpalę sobie na telefonie i mogę iść robić. A mały sobie będzie spał. Tu jest tak ciepło, że go niczym nie przykrywam, niech sobie leży. Zresztą ja i tak za chwilę tutaj będę porządek robiła, więc do niego wrócę. Ale tymczasowo idę na dół, więc was z sobą zabiorę. Odpal sobie Mikiego, bo ja idę na dół, a ty masz tutaj bliżej do niego, gdyby co. Krzyś sobie odpala Mikiego na ekranie na laptopie. Ty pracujesz czy grasz? Kochanie, to jest, widzisz, że się uruchamia i to są reklamy. To jest Miki i już widzę, że muszę mu poduszkę poprawić, żeby już tata widział, bo właściwie nie widzę najważniejszego. Dobra, idę. Biorę sobie kawę, którą tutaj odłożyłam, telefon.